kolejny rok, tym razem już 2022, zbliża się ku końcowi. Spotykamy się w przededniu świąt Bożego Narodzenia, ale też i w przededniu Nowego Roku. Z tego miejsca chciałbym Państwu złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia. Ono w jakiejś mierze też jest od nas zależne, ale też takiego wyciszenia po tych różnych covidach i omikronach, które nas atakowały, żebyśmy się mogli spotykać w rodzinnym gronie, w takiej rodzinnej, prawdziwej, spokojnej atmosferze. A także też takiej tej atmosfery właśnie świątecznej. Niech nas odwiedzają goście. I jak każde narodzenie niesie ze sobą też nadzieję na przyszłość. Mam nadzieję, że Boże Narodzenie również w naszych sercach wzbudzi tą nadzieję na lepsze jutro. Na to, żeby ten 2023 rok, który jest przed nami, przyniósł nam same dobre rzeczy, żeby te, które były złe, które uważamy, że są nie do rozwiązania, żeby się porozwiązywały i żebyśmy mogli w spokoju i z taką nadzieją w sercu patrzeć w przyszłość. I też to od czasu do czasu cytuję taki Cypriana Kamila Norwida, że żyć to kochać i być kochanym. I tego nam wszystkim i sobie też życzę. Wszystkiego najlepszego. We'll be right back.